zaklaskać, można buczeć, to jest ten moment, tak. Doskonale, moi drodzy. Widzieliście konferencję? Masno, nie? Kochani, już niedługo poznamy dokładne wagi. Oczywiście tam różne były spekulacje, ile kto waży, czy te wagi są mniej prawdziwe, bardziej prawdziwe. Już za chwilkę waga nie kłamie, tak jak mówi się, że Oktagon wszystko zweryfikuje, ale dzisiaj wszystko zweryfikuje waga. Na samym początku zróbcie wielki hałas dla naszych cudownych Fame MMA Ringers! No i moi drodzy, zanim zaczniemy oficjalną część ważenia, nie możemy nie zaprosić naszych włodarzy, sprawców całego zamieszania. Wielkie brawa, Wojciech Gola i Boxdel! Jak znam życie, będą chcieli powiedzieć parę słów. Siedemdziesiąt cztery, sto jeden kilogramów, 110 kilogramów. Tutaj waga potrzebuje więcej czasu. 77 400. 76 kilogramów. 76 kg. Dobrze, w takim razie teraz do publiczności. Patrzą sobie... 73 400. 92 100. Duża przewaga Don Casio, moi drodzy. W tym momencie... Odwróćcie się w stronę publiczności. Słuchajmy, no tutaj jest akurat kwestia łączona. Robię to dla wszystkich. Dla rodziny, dla fanów, dla znajomych. No kocham to, naprawdę. Polubiłem to miejsce. Doskonale, więc raz jeszcze wielkie brawa. Adrian Polak-Polański! 74 700. 76 600. Potrzebujemy większej wagi. 128 kilogramów. Niesamowita przemiana. Moi drodzy, teraz wielka wrzawa, ponieważ Szymon waży 112 kilogramów. To chce kurwa Walusia. Chce kurwa Walusia. Drodzy Państwo, właśnie zostało rzucone wyzwanie na galę. Waluś kontra... O Jezus Maria. To oficjalne. Do publiczno... Widzimy, pomiędzy panami nie było złej krwi, ale teraz jest napięcie. Panowie, do publiczności teraz, do publiczności. Dokładnie, pan zgadł. Marta! Linki Master! Linkiewicz! 76 kilogramów! Pięćdziesiąt dziewięć osiemset! Spokojnie. Widzimy wzrok pełen pogardy. Dobrze, dziewczyny, w stronę publiczności, dawajcie. Dobrze, zostańcie na wywiad. Jeszcze tylko przed wywiadem chciałem zbadać, moi drodzy, hałasem. Czy według was wygra Esmeralda?
Esmeraldo. No niech oglądają walkę i wtedy zobaczymy, no, zaprzeczą sobie sami. Tyle. Słucham? Czy przygotowałaś coś na swoją przeciwniczkę? Słuchaj, no przygotowałam parę rzeczy, ale nie będę jej mówiła co dokładnie, żeby nie miała o tym wiedzy, tak? Doskonale. Tak, to jest bardzo miłe i na pewno jutro nie zawiodę nikogo. I tyle chciałam powiedzieć. Dobrze, w takim razie ostatnie pytanie, czy obijesz jej ryj, łeb, czy jedno i drugie? No chyba muszę to zrobić, no wszyscy na to liczą, więc ryj będzie obity. Dobrze, w takim razie jutro historia stworzy się na waszych oczach. Linkiewicz kontra Godlewska, pierwsza walka kobiet, wielkie brawa!